Cześć, jestem Netiax, a dzisiaj gram w Scrap Mechanic Survival. I przepraszam, że się tak zaczyna, ale była aktualizacja. I wiem, miał być ten dzisiaj odcinek z Teardown, ale no, jest aktualizacja, więc chciałam wam pokazać. Będzie krótko, bo nie wiem, czemu nagle zaczęło bardziej się zacinać. No i zbyt dużo rzeczy dodali, ale i tak mi się podoba. Bo ja sobie wyłączyłam pasek. No, szybko zresztą się nie włączę. I patrzcie, bo ten początek YouTubera, patrzcie, mam język, nie? I sobie klikam i sobie szukam tu. Francuski, niemiecki, w sumie tak jada. No, nagle patrzę Polish, czyli Polska. Tam, 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 i klikam i patrzę. Tada! Po polsku. Niektóre rzeczy nie są przetłumaczone, ale to. Nawet było napisane w tam. Było napisane w grze, jak są takie napisy. Że oni to jeszcze budują. Znaczy jeszcze usprawniają tą grę. I patrzcie, było takie budowania. Można powiedzieć. Tego wyglądu, widzicie? Co tak ładnie wygląda. Tylko dobra, przepraszam, że się tak zacina. O, widzicie? Klik. Wow, ale opóźnienie. No. Było też takie coś. O, krzesło nie. Widzisz? Widzicie? I to jest tak ładnie narysowane. Tam pokazane i w ogóle. Tylko naprawdę tak to się zacina. Jak będziemy na tym budować. O. Dobra, naprawdę przepraszam, że się mi tak zacina. Ale sami widzieliście wcześniej, jak co się działo, a teraz to nie wiem. Wow. Oj, patrz, to jest tak ładnie na niebiesko. Dobra. Ja już będę się żegnać, bo to był taki krótki odcinek. No i jeszcze raz przepraszam, że się tak zacinam. I już w poniedziałek wrzucę ten z tartą. I szykujcie się na dużo nowych modów. Pa, pa.